Widzimy i słyszymy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. W szczególności, no bo on to nakręca, kiedy w bezpardonowych słowach określa premiera Donalda Tuska, właśnie mówiąc, że jest uosobieniem zła. No proszę zauważyć, co wypisuje regularnie szef sztabu, pan Brudziński. Jest cały czas niemieckie, proniemieckie, niemieckie, brukselskie, niemieckie jakiejś międzynarodowej mafii, której Polska stała się, jak widać, częścią. Yy, mafii handlującej ludźmi. Czy Konfederacja jest brunatna? Nie wyobrażam sobie wchodzenia w koalicję z Konfederacją. Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołajdowa, jako redakcja Goniec.pl. Kolejny odcinek programu Karty na Stół Państwa i moim gościem poseł Koalicji Obywatelskiej, Arkadiusz Mercha. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, na początek temat z ostatniej chwili. Borys Budka pobity w Galerii Katowickiej. Mówi się nieoficjalnie m.in. o rozbitym telefonie. Na razie nie wiemy, co dalej są tą sprawą, nie znamy więcej szczegółów. Jak pan skomentuje to, co się wydarzyło? Jeszcze zdążyłem doszedłem przed sekundką zobaczyć e, jakiś wpis, że napastnik krzyczał do niego Ty Niemcu! I że z taką motywacją został podobno zatykowany. Znaczy, absolutnie dla mnie nie do wyobrażenia sytuacja, że może dochodzić do przemocy jakby w świecie, w świecie polityki, ale z drugiej strony jak widzimy i słyszymy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w szczególności, no bo on to nakręca. Kiedy w bezpardonowych słowach określa premiera Donalda Tuska właśnie mówiąc, że jest uosobieniem zła, kiedy słyszymy tę nieustannie powstrzeloną taką propagandę o jakichś proniemieckich konotacjach, czy naszej partii, czy nas osobiście jako ludzi. No to to się nie dziwię, że przy natężeniu internetu, wykorzystywania mediów publicznych, to trafia do świadomości naszych obywateli i wzbudza w nich taką, taką niechęć do konkretnych osób. Czyli uważa pan, że Jarosław Kaczyński nakręca tę nienawiść, która powoduje tego typu rzeczy? Jarosław Kaczyński na pewno ponosi za to polityczną odpowiedzialność. I nakręcają to politycy PiSu. No proszę zauważyć, co wypisuje regularnie szef sztabu. Pan Brudziński. Jest cały czas niemiecki, proniemieckie, niemieckie, brukselskie, niemiecki. Ja mam wrażenie, że oni jakby nie myślą w ogóle już w kategoriach polskich, tak, Żeby, że oni są jedynymi Polakami na tej scenie politycznej, a wszyscy inni są jakimiś zagranicznymi obywatelami. Nie wiem, jak oni, ja nie wiem, jak to określić, ale oni nas odzierają z narodowości, z patriotyzmu, i później są takie konsekwencje. No, muszą, się, muszą się z tym liczyć, bo słowa mają znaczenie. Natomiast również w ostatnich dniach mieliśmy sytuację związaną z no, pańską żoną, z Kingą Gajewską, posłanką Platformy. Pomijając już nie tylko tą sprawę, ponoć dostajecie państwo również pogróżki. I jak pan patrzy na to, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół tej sprawy, komentarze wielu polityków, bo no, to była sprawa publiczna przez długi okres. Czy ma Pan podobną refleksję jak w przypadku Borysa Budki? Absolutnie tak. No zresztą dzisiaj Kinga złożyła zawiadomienie na policję w odnośnie gruźb karalnych kierowanych pod jej adresem, bo ich jest naprawdę dużo i one są naprawdę poważnie brzmiące. Pojawiają się nazwiska, imiona, takie bezpośrednie groźby, więc, więc ta, ta taka emocja, poczucie strachu jest w tej chwili wywołane. Ja mam nadzieję, że w, Konkurenci nasi polityczni się opamiętają, że zauważą, do czego, do, do czego prowadzą ich okropne słowa, ich ta nagonka, że to naprawdę ofiarami tego padają Bogu Ducha winni obywatele, którzy są podatni na tego typu łatwe. Wrogie, wrogie hasła, a czasami niewiele trzeba, żeby od słów przejść do czynów, czego przykładem mamy dzisiaj, dzisiejszą sytuację z Borysem. Ja mam nadzieję, że u niego jest wszystko ok, bo na razie jeszcze nie mamy kontaktu i wszyscy życzymy mu oczywiście dużo zdrowia. Tylko pytanie, czy ta nienawiść w polskiej polityce, bo trzeba sobie o tym wprost powiedzieć, jest bardzo dużo nienawiści, niechęci, obrażania się, coraz więcej takich powiedziałbym zagrań, dość brutalnych. Ona się będzie według Pana tylko i wyłącznie pogłębiać, czy jest nadzieja na to, żeby to odwrócić? Bo e, tak naprawdę od lat ten trend tylko się e, pogłębia i na razie nie widzimy tego końca. Ja mam nadzieję, że to się skończy, bo już, już ja, my możemy oczywiście każdorazowo apelować do, do, naszy, do naszej konkurencji, żeby zaprzestali tego języka nienawiści. Proszę zauważyć, jakie czasami obrzydliwe paski są używane w mediach, e, w mediach rządowych. No, ty, 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 czasami szczerze, że taka ludzka, ludzka złość y, y, ogarnia nawet nie nas, ale naszych sympatyków, naszych wyborców, nasze rodziny, które to czytają. I to jest oczywiście do zatrzymania. Miliony Polaków wykrzykują na ulicy, że mają dość takiej właśnie pogardy płynącej non-stop z ust polityków rządzących. Ja mogę tu przywoływać przede wszystkim pana czy Brudzińskiego, czy wielu innych, którzy zamiast w normalny sposób prowadzić spór polityczny na argumenty, chociaż po brudzińskim to się akurat bardzo tego nie spodziewam, ale od kilku innych pisowców to, to tak. Ale nie, oni wolą powiedzieć, że my jesteśmy proniemieccy, probrukselscy i tak dalej, i że nie jesteśmy patriotami, że jesteśmy sprzedawczykami i bach, i, i, i mają gotowego tweeta, a t, 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 rządowa telewizja ma gotowy, gotowy przekaz. Tylko później jest taki, taki efekt, tak? Więc ja naprawdę za każdym razem będę apelował do tego, żebyśmy normalnie potrafili porozmawiać. Ja w studiu wielokrotnie się spotykam z politykami PiSu i gdzieś wydaje się, że potrafimy czasem ostro ale się pospierać, ale nie obrażać, tak? Nie obrażać. Twitter nie jest jest y, przestrzenią bezduszną. Znaczy, to zawsze do kogoś trafia, i pamiętajmy o tym. I w ramach całego formatu, siedem kart na stół z pytaniami dla naszego dzisiejszego gościa. Oczywiście również tradycyjnie trzy z nich wybrane dowolnie przez niego. Hmm. Nic nie jest ustawione. Spokojnie. Trzy. Po kolei. Może po kolei, może wszystkie naraz. <laughs> Czy mam, mamy mafię w MSZ, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Y czy, czy tam dokładnie jest ulokowana mafia? To, to, jest, to pytanie jest na pewno zasadne, bo ostatnie tygodnie to polskie rodziny żyją tą skandaliczną historią, właśnie jakiejś międzynarodowej mafii, której Polska stała się, jak widać, częścią yy, mafii handlującej ludźmi. Bo afera dotycząca sprzedaży wiz to tak naprawdę jest afera o tym, że polski rząd. Stracił panowanie nad polskimi granicami, zatracił kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża, z uwagi na korupcyjny proceder, który miał miejsce. Czy to w konsulatach, czy na styku właśnie ministerstwa z agencjami. To jest właśnie do zbadania, to jest elementem działań międzynarodowych instytucji, ale efekt jest taki, że kilkaset tysięcy osób przyjechało do Polski, dostało polskie wizy, kupiło polskie wizy bez jakiejkolwiek kontroli. I to jest, to jest dzisiaj wielka afera, którą rząd się, się musi wytłumaczyć. Ja kilka wątków, no bo przede wszystkim warto zaznaczyć się na podstawową rzecz. Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy na tej fali antymigranckiej, tak? pamiętamy 2015 rok, te blokowanie granic przez Węgry, no, potem serię zamachów terrorystycznych, co tylko jeszcze utwierdziło wszystkich, że, tak, że PiS miał rację. Teraz no, znów politykę no, antymigracyjną. Retorykę, nie politykę. Retorykę, retorykę antymigracyjną. Właśnie, politykę bardzo odwrotną. I, i potem, potem mamy tego typu sytuacje. Z drugiej strony, PiS próbuje to zrzucić na platformę, twierdząc, że firmy outsourcingowe, które zajmowały się tą sprawą, były w MSC podpisane przez Radosława Sikorskiego. No ale z drugiej strony, zawsze można powiedzieć, no, 8 lat i nic. Znaczy. Żebyśmy mieli jasność, jeżeli są firmy outsourcingowe, one mają być w zakresie e, pomocy w wypełnianiu wniosków. To na tym ich generalnie rola się kończy. Odpowiedzialnością państwa, e, tutaj działającego za pośrednictwem konsulatów, jest to, żeby każda osoba z takim wypełnionym wnioskiem trafiła przed, e, przed oblicze konsula i była. Sprawdzona, łącznie z jej historią, celem przyjazdu, i później przez polskie służby, w razie wydania zezwolenia, monitorowana, co robi, czy to jest zgodne właśnie z wizą, gdzie przebywa i tak dalej. Tutaj się okazuje, że konsulaty nie wypełniły swojej roli, że te wizy, tak naprawdę, zamiast otrzymać je w wyniku rzetelnego sprawdzenia, po prostu były kupowane. I dzisiaj polskie władze dodatkowo nie wiedzą, gdzie te osoby są, czy są w Polsce, co robią i kto to przyjechał. I, i to, jest ten, to jest cały ten problem. Ja przypomnę, że dwa lata temu właśnie nastąpiła liberalizacja przepisów dotyczących wydawania wiz. To pan minister Wawrzyk osobiście na Komisji Finansów Publicznych wyjaśniał swoją motywację. Mówiąc prosto, konsulaty mają wykonywać czynności techniczne, przejąć wizę, przybić stempel, wydać wizę i wpuścić, żeby ministerstwo miało trochę większy też wpływ na wydawanie tych, tych dokumentów, bo ma być szybciej, ma być łatwiej, ma być prościej. I tak się dla, dla nich, dla nich było. Ale cenę za to zapłacili obywatele, bo dzisiaj to poczucie bezpieczeństwa na pewno zostało obniżone, bo mamy kilkaset tysięcy osób na terytorium Polski. Znaczy być może mamy, bo nikt tego tak naprawdę nie wie. Nikt nie wie, kto przyjechał, z jakim bagażem historii, w jakim celu i co dzisiaj się na terenie Polski robi. I dzisiaj nikt z rządu się nie chce z tego tematu, z tej afery wytłumaczyć, i dziwię się, bo to uderza w fundament istnienia tej partii. Dokładnie. Podstawowym problemem również jest to, że jeżeli ci ludzie są poza granicami naszego kraju, w Unii Europejskiej, no to mogą być odesłani na podstawie prawa wspólnotowego do Polski. Oczywiście tak. To mogą i być duże kwoty. Stąd też, stąd też dość takie, no. Mocne pismo skierowane przez Komisję Europejską z, z żądaniem wyjaśnień właśnie dotyczących tych osób, e, roli ministerstwa, jakie odegrało w tym, w tym procederze. Po prostu państwa członkowskie zosta są zaniepokojone, że na ich terytorium mogą także przybywać e, emigranci z Afryki, z Azji na polskich wizach, nad którymi nikt nie panuje i Bóg wie, co się wydarzy na, na, na terenie tych krajów. Panie pośle, kolejne pytanie. <laughs> Czy konfederacja jest brunatna? Jak rozumiem, brunatność nawiązuje do... Do, do, do poglądów faszystowskich, które znamy z dwudziestolecia międzywojennego, że konfederacja, która nie ma problemu z, z odwoływaniem się, czy tam ludzie z, związani z konfederacją, do DNR-u, do, do środowisk skrajnie narodowościowych, które posługują się ksenofobicznym, wykluczającym, atakującym mniejszości y, 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 polityków, więc y, oczywiście y, takie zarzuty wydają się po prostu naturalne. A z drugiej strony jest pytanie, no bo wchodzi ta kalkulacja, brutalna kalkulacja polityczna, dotycząca tego, że no, Konfederacja ma tylu posłów, że będzie mogła zdecydować o tym, kto zbuduje większość. Czy PiS. Konfederacja, czy... przypomnę, ma 11 posłów. Teraz tak, ale po wyborach najprawdopodobniej może A... mieć no, na spokojnie no. nawet 40. Albo, albo 25. No, jeżeli będą ostatnie fatalne tygodnie kampanii wyborczej, nie boi się pan takiej sytuacji, że z tą Konfederacją trzeba będzie wejść w koalicję, żeby stworzyć większość rządową? Nie, nie boję się. Myśli pan, że to absolutnie nierealne? Nie wyobrażam sobie wchodzenia w koalicję z Konfederacją. I ostatnie pytanie. O, czy PiS oszalał odtajniając dokument? Mówimy tu o filmie ministra Błaszczaka, który od, y, ujawnił strategię obrony Rzeczpospolitej. Y, rzecz dla mnie jako obywatela, jako też syna pułkownika Wojska Polskiego, y, karygodna. Znaczy, że można w grze politycznej, w kampanii wyborczej, grać dokumentami, y, które przez lata miały klauzule nie wiem, czy ściśle tajne, czy, ale jakąś klauzulę tajności. Pokazywanie dokumentów, które powinny być głęboko w szufladach w sztabie generalnym albo w ministerstwie, dokumentów, z których ujawnienia cieszą się pewnie nie, nie sami pisowcy, ale przede wszystkim służby innych państw, przede wszystkim ze wschodu, no bo to są dokumenty wojskowe, obronnościowe, to są dokumenty, które powstawały przez, były tworzone przez żołnierzy w sztabie generalnym, więc znaczy, jeżeli. Po, po historii z rakietą, yy, po historii z śmigłowcami białoruskimi latającymi nad Polską, mogliśmy się spodziewać jeszcze większej głupoty w wykonaniu błaszczaka. No to właśnie mieli, mamy dowód, że, że to były słuszne przypuszczenia. Panie pośle, natomiast od razu się pojawiły takie kontrzarzuty wobec Platformy Obywatelskiej, że Bogdan Klich, tam padły nawet takie stwierdzenia Rosa Wolskiego, był najgorszym ministrem obrony w historii. Czy uważa pan, że jednak ta działka obronności rządów POPSL była jednak zaniedbana? Nie, absolutnie. To była bardzo dobrze zorganizowana działka i Bogdan Klich i wszystkim Tomasz Siemoniak byli znakomitymi ministrami obrony i życzyłbym, żeby polski rząd miał tak znakomitych ministrów, bo wyniki mówią też same za siebie. Nie spadały nam na głowy żadne ruskie rakiety, nie latały białoruskie helikoptery, nie były ujawniane żadne no, tajne to dokumenty. Inne czasy? No. Nie było takiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainie, żeby... No, ale, ale działy, działy się też rzeczy, te rzeczy niebezpieczne. Była tarcza antyrakietowa. Byliśmy naprawdę solidnym partnerem w strukturach NATO, bardzo poważnie bardzo poważnie traktowanym. Nasi żołnierze byli uczestniczyli we wszystkich dużych misjach zagranicznych. To tutaj szkoliły się, to tutaj szkoliły się także żołnierze innych, innych państw. To znaczy, wszystko... Wszystko było naprawdę na wysokim poziomie. Polska zbrojeniówka, y, huta stalowa wola, produkowała kraba, przecież nad którym to. Polscy naukowcy pracowali przez długie lata, no, że to wszystko się działo, tak? A później przeszedł Antoni Macierewicz, najgorszy minister obrony w historii Polski, mówię to bez, mówię to bez y, y, cienia zająknięcia, był najgorszym ministrem, w kolejności drugim jest minister Właszczak, y, którzy po prostu rozłożyli Wojsko polsko na łopatki i to, że teraz dokonuje jakichś gigantycznych zakupów, jak się okazuje i tak, 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 kredyt zaciągany też za granicą to nie wymarzę tych wszystkich haniebnych czynów, które, które zrobili polskie, polskiej armii. Panie pośle, ostatnie wydarzenia związane z relacjami polsko-ukraińskimi. E, dość mocne wypowiedzi Włodymira Załańskiego, mocne wypowiedzi wiceministra rolnictwa Tarasa Kaczki. E, Polska nie chce ustępować. E, Mateusz Morawiecki powiedział, że na razie nie będziemy dostarczać broni Ukrainie, bo sami się musimy dozbroić. No, co z jednej strony jest dość zasadne, bo de facto się dość mocno rozbroiliśmy. Padnik w ogóle ocenia y, teraz te relacje, bo dzisiaj no, mieliśmy jakieś wstępne rozmowy ministrów rolnictwa Polskiej Ukrainy, mówi się też Gitanas Nausada, prezydent Litwy zaapelował, że on tu może być pośrednikiem, że nie niszmy trójkąta lubelskiego, nie niszmy tej przyjaźni. I y, jak pan na to patrzy, bo akurat co do zboża, to wtedy, kiedy Donald Tusk mówił o tym, że y, mogą być z tym zbożem problemy, no to premier Maljewiecki mówił, że to jest mówienie językiem Kremla. No, no tu mamy wielopoziomową katastrofę w wykonaniu Morawickiego i jego rządu. Wielopoziomową, bo pan redaktor nawet tutaj w tej wypowiedzi poruszył ze 3-4 bardzo różne wątki. Z jednej strony oczywiście zboże, sytuacja sprzed roku, kiedy, zostało, kiedy polski rynek został zalany tym ukraińskim zbożem, bo rząd polski nie potrafił wykonać swojej roli państwa tranzytowego, czyli ukraińskie zboże przyjechało do Polski i tutaj zostało. Ktoś na tym zarobił. Jest to ponad 200 firm na terenie Polski, które na tym zarobiły, których ujawnienia pan minister Telus nie chce zrealizować, mimo wielokrotnych obietnic. Więc to jest jedna katastrofa, której dzisiaj też jesteśmy zakładnikami, jako mówię, jako obywatele, bo, bo trwa. Takie, taka mini wojna y, y, gospodarcza na embarga z Polską o Ukrainę. Ale to tak? już wcześniej Ukraińcy na polski drób nałożyli embargo jeszcze przed tą sprawą. No tak, ale to się dzieje z jakiegoś, z jakiegoś powodu, tak? Bo, bo Polacy, zamiast y, zrealizować swoje obowiązki, y, poszli na skróty, żeby y, i odcięli. Dostawy z ukraińskich produktów, no bo to był w tamtym momencie jedyny ratunek, żeby te polskie gospodarstwa już do końca nie, nie, nie poupadały. A jeśli chodzi o te relacje Polski z Ukrainą, to znaczy premier Morawiecki jest już tak nieudolny, jest naprawdę tak nieudolny, że potrafi nawet zniszczyć to, co polscy obywatele wypracowali przez ostatni, przez ostatni rok. Przecież to polscy obywatele w swoich domach, pod swoimi dachami przyjmowali y, uchodźców y, z no, Ukrainy Północnej. Ale z drugiej polski... strony pomoc nie, państwowa była bardzo znacząca. Ale nie, przepraszam, przepraszam bardzo, ale czy dzisiaj premier Morawiecki, in, czy jego w ogóle interesuje y, zdanie polskich rodzin? Zdanie Polaków, którzy poświęcili swój czas, swoje środki, naprawdę stanęli na głowie, czasami mówiąc kolokwialnie, żeby Ukraińcom pomóc. A, od a dzisiaj, a interesuje zdanie zwykłych Ukraińców, którzy są doniesienia z ukraińskiej armii, że są ludzie, zwykli żołnierze, zbulwersowani tym, co się dzieje. No dobrze, ale. Nawet Mateusz Lachowski publikował takie zdjęcie, gdzie. Dobra, ale, jest ale dlaczego, jest, a Ukraińska. dlaczego jest ten konflikt? Proszę będzie, dlaczego jest ten konflikt? Dlaczego on, się, dlaczego on powstał? Dlaczego on powstał? Przez embargo. embargo. Z embarga. A dlaczego jest embargo? Bo rząd potr nie potrafił zorganizować swojej roli no państwa tranzytowego. ale Słowacja, tranzytowego. i Rumunia robią to samo. Ale... Polska jest największym państwem, to Polska została najbardziej pokrzywdzona z tego, z tego, z tego tytułu. Polska miała w dostępie pieniądze unijne, żeby, żeby to wykorzystać. A kto jest odpowiedzialny za przypilnowanie tego tranzytu? Polska czy Ukraina powinna być odpowiedzialna no, za to? Ale to na terytorium Polska jest polski rząd. Mam jeszcze komisarza unijnego do spraw rolnictwa. Znaczy, wszystkie narzędzia mieliśmy do tego, żeby zapewnić tutaj pełną rolę państwa tranzytowego, i to się po prostu nie wydarzyło. A dzisiaj, jeszcze w kampanii wyborczej, żeby spotęgować ten spór polsko-ukraiński, cynił wykorzystując to, żeby troszkę może odebrać Konfederacji, Konfederacji Głosów, to premier Morawiecki po prostu w to brnie, W to brnie. I nakręcają się wtedy relacje też antyukraińskie, które się przekładają też na, relacje, na, na ocenę też obywateli. I marnowany jest wysiłek ostatnich miesięcy I pan, polskich że obywateli. Ja uważam, że to jest gra także yy, nacelowana yy, na, 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 na kampanię wyborczą, yy, żeby... Mieć o czym dyskutować, żeby mieć Pani tego Basia, przysłowiowego to, wroga. Czemu, czemu pismie by to robić z paru przyczyn? Przecież PiS tyle czasu przymykał oko na, na wołę, na przewodów, na różne sytuacje. PiS zawsze bardzo wyrozumiały dla Ukrainy. Nawet Łukasz Jasin, naszecznik ministerstwa spraw zagranicznych, stwierdził kiedyś w wywiadzie, że my jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Też Andrzej Duda wielokrotnie potwierdzał, że on jedzie na przykład na szczyt NATO nie jako reprezentant Polski, ale reprezentant interesu tutaj całej Europy Środkowej, Ukrainy. Tak. No to były bardzo mocne deklaracje, a czemu dzisiaj nagle mieliby to zmienić? No, z drugiej strony, jak się wypomni <grym> im te wypowiedzi i ich zachowanie z przyszłości, no to tracą wiarygodność. To, tak, jak powiedział, tak jak powiedział sam wygrywający pochodzący też z Torunia, jak pan, że to jest taki trochę takie bankructwo nawet polityki zagranicznej pisów takiej znaczy, sytuacji. Znaczy, o, no, to, oczywiście tak, tylko oni dzisiaj, mówię, dramatycznie szukają jakichkolwiek nowych głosów przed wyborami. Więc próbują po pierwsze wyszukać jakichś jeszcze te, takich grup, które mogą do siebie przekonać. Po drugie, Kreują wroga i też ogniskując debatę publiczną na tych relacjach, a nie dyskutując o, o, o tym, co się dzieje w Polsce, o programie. Czy, czy słyszał pan premiera Morawieckiego, który chciałby na przykład porozmawiać o propozycjach programowych? Czy Jarosław Kaczyński chce stanąć do debaty z, z Donaldem Tuskiem? Nie, oni cały czas muszą mieć tego wroga, oni cały czas muszą z kimś walczyć. Przecież jak dzisiaj premier Morawiecki mówi, że musimy zatrzymać wsparcie żołnierzy ukraińskich, a przez rok mówił zatrzymać to wsparcie militarne, bo, bo Polska na tym traci. A przez rok słyszeliśmy zapewnienia. Polska ma tyle uzbrojenia, że możemy im wysyłać. Że Ukraina walczy o wolność całej Europy. To co się zmieniło w ciągu miesiąca? To bo powiem. Wybory są w Polsce. Wybory są w Polsce. Oni są w stanie oni są w stanie zmarnować wysiłek polskich rodzin i zepsuć doszczetnie te relacje, są w stanie zepsuć doszczetnie te relacje z, z Unią Europejską, żeby gdzieś tam pół procenta czy 1% mieć więcej w wyborach i zobaczą, co się będzie działo po 15 października. Będą ewentualnie połykać swoje języki nie pierwszy, nie, nie ostatni raz, ale to krótkowzroczna polityka, ale takie taki niestety jest pić. A Ukraińcy nie podnoszą żadnej winy w tym sporze? No Na czy... przykład Wołodymyr Zamiński wychodzący podczas przemówienia prezydenta Dudy mówiący, że polskim mówi językiem kremla, czy to nie jest Przesada, czy to nie jest to, że on rolował cały czas to spotkanie nie. z prezydentem Dudą w ramach ONZ? Nie, ale o, znaczy, oczywiście, znaczy teraz już ten spór wszedł na taki poziom, że obie strony używają już bardzo poważnych argumentów i prezydent Duda, i prezydent Załański. No tak, tylko ja mówię, że tego sporu powinniśmy, można było spokojnie uniknąć. Naprawdę można było uniknąć. Jeszcze pół roku temu mówili o sobie najlepsi przyjaciele, a teraz mówią o sobie jak, jak, jak najwięksi wrogowie, tak? Ale dlaczego? Po to, żeby właśnie, czy konfederacji trochę zabrać tutaj przestrzeni do krytyki, albo żeby może pozyskać jeszcze jakieś grupy, grupy wyborców i, i, i tylko to... A nie nimi... ma Pan wrażenia, że Ukraina po prostu przeprowadziła taką kalkulację geopolityczną, też gospodarczą, i stwierdziła, że dzisiaj Niemcy są w stanie o wiele więcej zaoferować im niż ale Polacy. Ale dlaczego? A dlaczego, yy, dlaczego Ukraina musi widzieć w Niemcach, a nie w Polakach? Dlaczego Niemcy mają mieć więcej zaoferować niż Polacy? To bo mają o bo... wiele więcej pieniędzy i możliwości, żeby no do... na, na długą metę produkować tego sprzętu jeszcze więcej. No, do tej pory to my im pomagaliśmy yy, yy, najwięcej. No i może I to nasze możliwości... może się okazuje że nasze ale możliwości na... się skończyły no, do ale, pomocy. No, no, przepraszam bardzo. Znaczy nie wierzę w to, że Polska nie jest w stanie być tym głównym partnerem, tak? Że, że Polska nie potrafi zbudować sojuszu w Europie, e, jak, e, jak wyciągać Ukrainę z sytuacji jeszcze trwającej wojny albo sytuacji powojennej. Dlaczego Polska nie jest tym głównym, który nadaje ton dyskusji o odbudowie Ukrainy? Mimo zapewnień albo wypowiedzi nawet dzisiejszej pana prezydenta Dudy wiemy, że tak po prostu, nasze znaczy nic na to się nie, nie, nie zapowiada, żeby tutaj Polska odegrała kluczową rolę. I Polska, polski rząd Morawieckiego zmarnował po prostu tą okazję. Żeby być tym głównym partnerem do Ukrainy, bo właśnie bardziej ich interesuje tutaj polityka, polityka sondażowa, bardziej ich interesują wybory, no to Ukraina no, też szuka jakiegoś miejsca i ratunku dla siebie, ale to Polska powinna nadawać ton tej dyskusji. Ja tu w ogóle nie mam cienia wątpliwości i to Polska wtedy razem z Niemcami, z Francuzami, z państwami Beneluxu powinna tą ukraińską politykę w, w Europie tworzyć. Czas pokaże, panie pośle. I na koniec oddajmy głos wyborcom, którzy zadali pytanie i użytkownik Adam Wielogórski. Czy gdyby obniżyć pensję posłów do minimalnej krajowej i obciąć wszystkie dodatki ulgi, to dalej by startował pan do Sejmu? Ja nie mam motywacji finansowej i sądzę, że większość. Nie ma takiej motywacji, tylko po prostu to jest nasz, nasze wynagrodzenie ze, ze stosunku pracy i tyle. Natomiast ja zawsze się czuję niezręcznie w dyskusji na temat własnej, własnej pensji. No i na koniec klasyczne pytanie. Użytkownik Karol Woroszyło, jak się nazywali biblijni królewie. królowie? Kilka pytań było takich tutaj w ogóle. Wszyscy, wszyscy pamiętają cały czas tą sytuację, to jest niesamowite. To było chyba już dobrych kilka lat temu. No, z sześć, siedem. Coś no, styczeń 2017. Uważa Pan, że sytuacja Panu bardziej pomogła? Nie, nie oceniam jej w kategoriach plusa, minusa. Na pewno yy, na, wiele osób poznało wtedy nazwisko, ale czy, czy zadziało to na plus czy na minus, to nie potrafię ocenić. A wymienił Pan tych trzech króli, czy nie? Kacper, Melchior i Baltazar. Widzę Państwo. Czyli, czyli politycy cały czas się czegoś uczą, tak jak mówił kiedyś prezydent Andrzej Duda. E, tutaj stawiamy kropkę. E, bardzo Państwu dziękuję za obecność. Zachęcam do komentowania, bo Wasz głos czy się na co dzień, a nie tylko w dniu wyborów. Państwa, i moim gościem był poseł już Myrcha. Dziękuję głos. bardzo.